Witam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Sakura aby przypadkiem nie jest chorą psychicznie sadomaso i o tym, dlaczego ja jej nienawidzę. Zapraszam. Zacznijmy od początku, czyli pierwszego Naruto. Jeszcze zanim zostaje ona ninją, pokazuje nam swoją drugą wewnętrzną osobowość, z którą rozmawia, co już samo w sobie jest dziwne. W końcu kto normalny rozmawia z drugą wyimaginowaną sobą w wieku 12 lat? Bez przesady, to już trochę za dużo jak na ten wiek. Wewnętrzna Sakura objawia się praktycznie zawsze w złym zachowaniu, agresywnym, chociażby w stosunku do Naruto, trochę jakby miała jakieś ADHD, bić osobę z tego powodu, że coś jej się nie podoba. W dodatku ta druga Sakura jest w jej umyśle, co widać przy walce z Ino, właśnie w pierwszym Naruto. Dzięki niej wydostaje się ona z Shinten-shin no Jutsu. W większości czasu antenowego, w której uczestniczyła, była po prostu bezużyteczna i to się zauważa już od samego początku. Nic nie zrobiła, gdy jej drużyna walczyła z Zabuzą. Na egzaminie jedynie co zrobiła, to kupiła trochę czasu, póki Sasuke nie wybudził się, obcinając przy tym sobie włosy, co niby powinno mieć jakieś duże znaczenie, a raczej nie miało. W porównaniu do reszty swojej drużyny od zawsze była słabym ogniwem i bardziej przeszkadzała, niż pomagała. W końcu to dodatkowa osoba do chronienia. Kolejno później mamy ucieczkę Sasuke. Przed samą ucieczką mówi on jej, że jest wkurzająca, a ona i tak przez wiele lat się za nim uganiała. Naprawdę, mówcie co chcecie, miłość nie miłość, jak głupim, nierozsądnym i przede wszystkim naiwnym trzeba być, żeby latać, uwaga, 5 lat za gościem, który cię najpierw odrzucił, później kilkanaście razy mówił, że za żadne skarby nie wróci do wioski, był bardzo bliski zabicia jej, bo nie oszukujmy się, brakowało dosłownie sekundy, żeby zabił ją i to dwa razy. Dla mnie niepojęte jest, jak można jeszcze za nim latać. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomiędzy nimi nigdy dotychczas nic nie było. Była to nieodwzajemniona przez zawsze w cudzysłowie miłość, w której to ona sama wyobrażała sobie wspólne życie i tym podobnie. A jednak nie spędzili oni ze sobą przez ten czas nic wyjątkowego, podkreślam nic, więc nie miała żadnych podstaw, żeby się za nim uganiać. W dodatku na końcu jeszcze użył na niej genjutsu, co powinno finalnie jej uświadomić, w jakiej słabej sytuacji jest. Następnie mamy jej wieczny płacz i użalanie się nad sobą, jak to nic nie potrafi i owszem, było to uzasadnione, bo faktycznie ta postać to straszny rak. Jednak wieczny płacz o tym, jak się słabym jest i tylko niepotrzebnym nikomu, jednocześnie nie robiąc przy tym nic, jest mega irracjonalny, bo niby chcesz być lepszą, jedynie zmieniając nastawienie na 5 minut, że hej, teraz będę lepsza, jak Kodad była bossem dla Nagato, tak ja będę dla Naruta. A później wracała do bycia bezużyteczną osobą, narzekającą na każdym kroku i bijącą Naruto bez powodu. Dramat. I tak oczywiście część z was mi zarzuci, że na wojnie była pomocna i w samym Boruto przeciwko Shinobi też się nieźle spisała. Jednak mówimy tu o bardzo dalekich czasach, jest to dość świeża historia, a Sakura jest jedną z głównych postaci, więc nie porównujcie jej proszę chociażby do jakiejś Tenten czy Ino, bo są to postacie poboczne, więc trochę nie fair jest w ich stosunku, gdy porównuje się coś, co z zasady ma być lepsze, do czegoś, co jest tylko tłem. Pomijając już fakt, że zremisowała z Ino w walce, co tylko pokazało, jak słaba jest, w końcu one dwie były tam chyba najsłabszymi postaciami. W dodatku mierzy o dużo za wysoko, próbując zabić Sasuke solo, czy próbując zrobić cokolwiek Madarze. Śmieszne jest to, że jest taką masochistką emocjonalną, wiedząc, że Sasuke mają po prostu w dupie, ta i tak pędziła przed siebie, żeby mu w nią wleść. Broniąc go przed całym światem, że on jest taki super, tylko trochę się pogubił, do tego uciekł z wioski i zabija na lewo i prawo co mu się chce, dołączył do Orochimaru, który zabił naszego kochanego Hokage i dołączył do Akatsuki, który jest naszym wrogiem numer jeden, na domiar tego chce zniszczyć naszą wioseczkę, w tym mnie i was drodzy koledzy z Konoszki, ale to nic, on się tylko trochę zagubił. Halo, dajcie mi porozmawiać z nim tym 10 raz, na pewno zrozumie, że fajnie jest u nas w wioseczce i wróci. Pomijając już to, że jako ninja powinna odłożyć uczucia na bok, oczywiście nie tylko w jej przypadku tak się nie dzieje, ale nie tłumi ich w żaden sposób i łatwo przewidzieć, co zrobi, jeśli będzie chodziło tutaj o jej ukochanego.
Kolejną rzeczą, którą robiła, to ciągłe zrzucanie na barki Naruto wszystkiego, do czego sama się przyznała i było jej z tego powodu strasznie smutno, po czym dowaliła mu jeszcze więcej, w międzyczasie jeszcze bijąc go kilka razy. Chciała, aby ten złożył jej obietnicę sprowadzenia z powrotem Sasuke do wioski, wiedząc, że Naruto ją kocha, to było bez dwóch zdań chamskie. Sai dobrze ją podsumował, powiedział jej, że ta obietnica to trochę jak taka przeklęta pieczęć, a ona jak zwykle się popłakała. Gwoździem do trumny w nienawiści do tej postaci było wyznanie jej miłości dla Naruto. Kompletnie nieszczere, o czym Naruto dobrze wiedział. W końcu już wtedy nie był taki głupi i dobrze wiedział, jak przez lata różowowłosa dziewucha latała za jego najlepszym kumplem. Głupim uśmieszkiem i zaprzeczeniem, jak to ona może kochać zbiegłego ninja, próbowała przekonać Naruto do porzucenia obietnicy, którą jej złożył. Było to cholernie nieczyste zagranie i potężnym ciosem w plecy dla Naruto, który, jak już mówiłem, od zawsze ją kochał, a gorsze od friendzone'a jest chyba tylko nieprawdziwe wyznanie miłości w jakimś konkretnym celu. Nawet pozostałe postacie się zaniepokoiły tym, co mówiła, a Yamato był bliski jej przywalić. Bardzo wtedy chciałem, żeby to zrobił, naprawdę. W dodatku jeszcze głupio się zdziwiła, że ten jej nie uwierzył. Oczywiście zawsze jest wina Naruto. No i prawie oczywiście się pod koniec tego wszystkiego popłakała. Spokojnie, to nie wszystko. Sakura nawet w Boruto jest nadal tępą dzidą. Choć bardziej użyteczną niż była, tak powiedzcie mi szczerze, jak głupim trzeba być, żeby przez tyle lat uganiać się za jednym gościem, później finalnie związać się z nim, co jest bardzo dużym naciągnięciem, o czym zaraz powiem, zrobić sobie z nim dziecko, wiedząc przy tym doskonale, że i tak nie będzie go nigdy w domu, że będzie podróżował po świecie, godując los swojemu dziecku podobny do tego, który miał on sam, a Sarada musi akceptować to, że tak naprawdę ma tylko jednego rodzica. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale jest to co najmniej samolubne i masochistyczne podejście. Po prostu w porównaniu do innych postaci w Naruto, tych pobocznych i tych głównych, do których bądź co bądź ona sama się zaliczała, była strasznie kiepska i pod względem swoich umiejętności i pod względem zachowania. Mimo przebłysków takich jak chociażby pokonanie Sasoriego z Chiyo, co moim zdaniem nie powinno się nigdy wydarzyć, a ten raczej powinien z łatwością je zabić, nie odbiła się ona od dna jakoś znacząco i gdy inne postacie, podkreślę tutaj jeszcze raz, poboczne, robiły progres, tak ona stała raczej w miejscu i niestety była sobą. Nie zasługiwała kompletnie na bycie główną postacią, marnując przy tym czas antenowy na swój płacz i pokaz bezsilności. I tak weźmy dla przykładu pozostałe postacie z Konohy, bo o Naruto czy Sasuke nie ma co opowiadać. Wiemy już, że nasza trzecia gwiazda programu nie miała żadnego podejścia do nich, to może przynajmniej do szaraków, którzy dostali znacznie mniej czasu antenowego. A więc mamy Shikamaru, musiał walczyć z Tayuyą, postacią, która w tamtym czasie była naprawdę mocna. W końcu była jedną z postaci wyznaczonych przez Orochimaru, tego samego, który zabił dwóch Kage w niecałe 100 odcinków. Następnie Shikamaru w Shippudenie pokonał Hidana, a w Boruto jest doradcą Hokage i przez wszystkie serie był wspaniałym strategiem, mimo że to tylko support. No i mamy Neji'ego. Od początku był okrzyknięty geniuszem i świetnie się spisywał w walce. Tak samo jak poprzednik musiał stawić czoła jednemu z czwórki dźwięku, a nawet walczył z bohaterem tytułowym i prawie wygrał. Okej, a więc Ino. Tutaj rzeczywiście nie ma co za dużo mówić. Jest to chyba jedyna postać poboczna, która nie pokazała jakoś nadzwyczajnie dużo, ale przydała się. Pod względem umiejętności była chyba nawet mniej użyteczna niż Sakura, a jednak nie wkurzała tak bardzo, pewnie też z tego powodu, że nie dostawała tak dużo uwagi jak jej rywalka. Rock Lee. Co tu dużo mówić, możecie go lubić albo nie, ale ciężko zaprzeczyć, że jest ultra silny. Walczył z Garą, który w tamtym czasie był niepokonany. Walczył z Kimimaro pomimo tego, że nie powinien, a styl pijanego mistrza był po prostu 10 na 10. Nieraz pokazał, co potrafi i pewnie jeszcze nie raz pokaże. Hinata. Ona nie pokazywała jakoś mega dużo i była też zbyt nieśmiała na samym początku, ale jeśli Sakura miałaby walczyć nie z Ino, a właśnie z Hinatą, dostałaby wielkie bęcki. A przy ataku na Paina nawet się nie zawahała, żeby choć trochę pomóc Naruto. Co prawda nie drasnęła nawet dobrze ścieżki Tendo, jednak to właśnie dzięki niej możemy zawdzięczać przebudzenie Kyubiego w Naruto w tamtym czasie.
Hiba. Choć nie przepadam za tą postacią, to robił jakiś progres. Gdyby nie głupia sprawa jak czuły węg, z pewnością wygrałby z Naruto. Musiał on walczyć z Ukonem i Sakonem, co już jak wspomniałem było wielkim wyzwaniem w tamtym czasie. Choji Grubasek, kolejna postać, która nie była strasznie mocna, a jednak musiała stawić czoło Jirobo. Na wojnie też się przydał i to nie raz, musiał walczyć ze swoim nauczycielem, a nawet z Gedo Mazo. No i mamy Shino. To jest bardzo poboczna postać, nawet bardziej niż inne, ale na swój sposób był silny, a już na pewno lepszy niż Sakura. No i mamy Tenten. Co do niej to postawiłbym ją troszeczkę wyżej od Sakury czy Ino, ale nieznacznie, ale w końcu to poboczna postać. Mówimy tutaj oczywiście o pierwszym Naruto. Podsumowując, nie jestem w stanie obiektywnie stwierdzić, czy Sakura w Boruto się poprawiła i jest znośna, ponieważ nie działa to tak, że jak się raz kogoś znienawidzi, to nagle wystarczy kilka chwil, żeby ją polubić. Myślę, że temat wyczerpałem, jej zachowanie było tragiczne przez długi czas i z racji, że była główną postacią, a miała umiejętności dużo gorsze niż bohaterowie poboczni, sprawiała wrażenie kłody u nogi, którą zresztą była. Dajcie mi znać też proszę w ankiecie i w komentarzach, czy wolicie takie długie odcinki, czy krótkie jak do tej pory, bo część z was mówiła, że nie dawałem argumentów, więc myślę, że już zamknąłem im buzię. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!